Wszyscy, wydaje mi się, że są gotowi, także możemy zaczynać konferencję po meczu 33. kolejki pierwszej ligi, w którym to meczu Wigry wygrały z Chojniczanką 3-2. Bramki dla Wigier Kamil Adamek, Kamil Zapolnik i Bartosz Bier. Dla Chojniczanki Rafał Grzelak i z rzutu karnego Tomasz Mikołajczak. Końcowy wynik 3-2 dla zespołu gości. Najpierw proszę o komentarz właśnie trenera gości, pan Zbigniew Kaczmarek. No jesteśmy bardzo zadowoleni, nie ukrywam tego. Zagraliśmy dobre spotkanie. Uważam, że mogliśmy to spotkanie wygrać bardzo wysoko, ale też w końcówce popełniliśmy kilka błędów, które nie powinny się nam dzisiaj przydarzyć. Przeciwnik to skrzętnie wykorzystał i gorąco było do ostatniej minuty. Do tego straciliśmy jednego zawodnika z pola. Myślę, że byliśmy lepszym zespołem i zasłużenie wygraliśmy. Tutaj udało nam się tutaj pokazać to, na co stać ten zespół, bo przez całą rundę wiosenną nie mogliśmy wygrać spotkania na wyjeździe i w końcu przełamaliśmy się w ostatnim meczu wyjazdowym. Także z tego powodu bardzo się cieszymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I trener Chojniczanki, pan Mariusz Paweł. Gratulacje do Zbyszka oczywiście za zwycięstwo. No my zagraliśmy dzisiaj na pewno poniżej oczekiwań wszystkich, tak? Chociaż strzeliśmy dwie bramki, ale po raz kolejny drugi mecz rzędu tracimy 3 bramki i daje dużo do myślenia. Oby to, tak bym powiedział, żeby to nie był przypadek, że tracimy, bo mamy następny za chwilę mecz, wiemy z kim. Pewnie jakaś taka stawka derbów. Natomiast co ten mecz nam dał, jeśli chodzi o przyszłość, bo wiemy, co nas czeka w najbliższych miesiącach. Nie będzie żartów, bo będziemy grali prawdopodobnie 7 meczy nie na swoim obiekcie, aczkolwiek mówię, ostatnio na swoim stadionie tracimy bramki. Zmieniło się to, co wcześniej, że graliśmy bardzo dobrze, mało traciliśmy bramek, najmniej, zwłaszcza po rundzie jesiennej. Natomiast mówię, jest to dla nas jakiś wyznacznik, że będzie bardzo ciężko nam w trzecim sezonie, jeśli będziemy nie zrobimy tego, co musimy, bo powtarzają się błędy. U niektórych zawodników ta forma idzie w górę, u niektórych bardzo, bardzo szybko spada. My nie pilnujemy zawodników przez całe 24 godziny. Ponieważ nie mówię tutaj, że coś jest źle, natomiast powtarzam, dzisiaj przeciwnik zagrał bardzo szybko i my dzisiaj nie nadążaliśmy, nie tylko nie to, że fizycznie, bo wczoraj musiałem skrócić trening, bo naprawdę było widać chęć u zawodników, że byli przygotowani do tego meczu. Widzieliśmy, że postawiliśmy sobie, powtarzam, poprzeczkę, żeby grać o dosyć wysoko, o 4. miejsce. Natomiast no, tutaj wszystko razem niestety nam się nie udało. Mam nadzieję, że ta porażka na swoim boisku właśnie da nam jakąś naukę, wnioski na przyszłość. Żebyśmy potem znowu nie siedzieli tutaj i się martwili, tylko śmiało głowy do góry i to, co mieliśmy, wygrywaliśmy, graliśmy dobrze. Dzisiaj tylko fragmenty w drugiej połowie. To, co Zbyszek powiedział, że w końcówce nie przy szczęściu, tylko przy dokładności bardziej, która dzisiaj nas zawiodła, mogliśmy przynajmniej ten mecz zremisować, ale byłoby to chyba dzisiaj niesprawiedliwe. Także dziękuję. Dziękuję. Proszę ewentualne pytania. Ja pytam do trenera Mariusza Pawła. Panie trenerze, widzę, się zastanawiają, co się dzieje z Rafałem Czytałem, ponieważ któryś z rzędu już nie ma go w kadrze meczowej, w rezerwach gra. Czy to jest jakaś totalna obniżka formy, czy po prostu no, nie ten poziom już w tym momencie, bo wiem, że Rafał miał przez chwilę, chyba opuścił mecz ze względów rodzinnych, no bodajże przyjęcie córki, a teraz już go nie ma w ogóle w kadrze, tylko na trybunie. To znaczy dwie rzeczy z Rafałem. Wiadomo, że Rafał tutaj przebija wszystkich tych młodych naszych bramkarzy doświadczenie, tak? Natomiast mamy dwóch młodych bramkarzy. Mamy i Damiana, i Michała Dumińskiego, który bronił i wiemy, że wybronił na mecz w Katowicach, wybronił tutaj mecz z Dolkanem. Podjąłem takie decyzje, że ewentualnie jeśli by coś się stało z bramkarzem, wiemy, że każda zmiana na seniora kosztuje to, że muszę robić automatycznie drugą zmianę, dlatego w końcówce widzimy, że i Damian Gałązka wychodzi. Zobaczymy, jakie podejmę też roszady, jeśli chodzi o następny mecz, natomiast to nie jest to, że ktoś się na Rafała obraził, tylko po prostu takie decyzje są, żeby ci zawodnicy tak samo poczuli po prostu troszeczkę meczu, czy ewentualnie
Michał wrócił w końcu do jakiejś tam osiemnastki. Także Rafał normalnie trenuje, a co będzie dalej, to mówię, to na razie żadnych decyzji, nic nie podejmujemy, chcemy dograć do końca rundy. Natomiast powtarzam, dzisiaj nas nauczyła ta liga, pokazała, że nie ma żartu z nikim, tak? I mówię, no, na czekający nas bardzo trudny następny sezon, najtrudniejszy chyba dla Chojniczanki, bo mówię, nie będziemy grać na swoim boisku. Takie coś, doświadczenia Puszczy dzisiaj Niepołomice, która wydawało się na wiosnę, będzie zdobywała komplety punktów na własnym boisku do dziś, no, nie wiem, czy jutro wygra, mam nadzieję, będę trzymał kciuki za Łukasza Gorszkowa, mojego dobrego kolegę, który to prowadzi. Natomiast mówię, żebyśmy znowu nie obudzili się z ręką w nocniku, jak w pierwszym sezonie i ostatnie sekundy walczyli o życie, tylko mówię, te mecze, mam nadzieję, że nam pomogą. Czy jeszcze jakieś pytania do trenerów? Jeśli nie ma, to dziękuję za ten sezon, do zobaczenia.